Siemanko, po 18 dopiero w pracy. Przyjechałem, aż musiałem. Muszę się też piwa napić, bo normalnie nerwy mnie wzięły. A zaraz wam pokażę, co się stało. Jak zaraz tu wyczaję jakiegoś gołębia we krwi, mu chyba łeb urwę. Zaraz wam coś pokażę. Wchodzę wypuścić. Stoi w gołębniku. Po tych wiedeńskich z Niemiec się cieszyłem, bo tak, tu jest jeden. Tu jest jeden młody wiedeński po tych z Niemiec ze srebrniakiem i wam coś pokażę. No i tu się cieszyłem, bo już taki był duży z tym srebrniaczkiem. Zobaczcie. Jak tu się nie wkurwić, to normalnie... Zobaczcie, no. On nie dożyje. Jagódkę mu dałem, ale... Skrzydła, wszystko. Łeb do czaszki. Takiego dużego. Ponad 200 młodych takich... Tu chodzi, dźgajek, żyją. Wiedeński spadł. Zobaczcie, co z nim zrobiłem. To ludzkie pojęcie. Nie wiem. Włożę go tutaj, ale on, zobaczcie, on ledwo na nogach stoi. No kurwy, zamęczyły. W dupę jebane. Ja zaraz tam wejdę na dach, zobaczę. Który to? Bo to normalnie tutaj było, w tym miejscu. Ale co lepsze? Wczoraj wchodzę, mówię, nie zaglądam do tych wiedeńskich. U mnie te lęgną się, ja nie wiem, te się lęgną jeden za drugim. Wszystko dobrze, a po tamtych, co są z tymi widymami, to... Ale wchodzę, mówię, no zobaczę, czy jajka zniosły. Bo pewno zniosły. No oczywiście, że zniosły, ale kuźwa trzy, nie? Nie wiadomo czyje. Trzecie. Te żyją, tu się dwa wylęgły. No, po tych. Tamte pewno nic nie zniosły, nie ma nic. I tu też są takie bidy, bo już przestały paść. Ja trochę dopasam, ale... Ciekawe, czy ten wiedeński przeżyje. No normalnie szla. No pechowe gołębie. Je to będzie trzeba wrzucić chyba z moimi, poprzeparzać tam. Otworzyć je, bo one to... Tak to ja nic tu nie uchowam. O, tu moje widymy. Te ładne. Ładne czy nieładne. Zaraz wejdziemy na dach i wyczaimy, który to... Taki kurwa go skalpował. Już tak przypuszczam, że żałobny, bo on to tak skacze po tych półkach. Idź mi stąd. Ten też tu na gołębi się. O, jeszcze kupiłem 20 obrączek, bo przecież mało. 250 tu będzie młody. Zaraz wyjmę drabinę. O, oregano kupiłem. Może się przyda. No już jestem. Nie wiem, kupiłem takie tam. Nie mam czym ziarna zasuszać to, bo ile tych drożdży można dawać. Mówię, będą dwa, chociaż po tych dwóch parach, chociaż ja po jednej parze moich to po 8 młodych mam, nie? Moje wiedeńskie się chowają. Nie wiem, ileś tam się wychowało, widymy, blawindry, kuźwa, się wychowało tych srebrniaków. Wiedeńskie te z Niemiec, zadziobane. No to naprawdę, no nie można tego inaczej nazwać jak pech. O, widymki żyją. Zaraz zobaczymy, tu wyczaimy we krwi. Bo nie wierzę w to, o jest tam jeden młody we krwi, ten zwykły. O, zobaczcie, tu idzie. O. Pierś cała we krwi. O, stary tam się skubie. O, widzicie?
starego. O, idzie teraz tam. Też we krwi. O, zobaczcie żałobnika młodego. O, stary żałobny, jaki dziób. Zobaczcie. No skurwa. Bób pierdolony. Zobaczcie go, kurwa, jaki sadysta. O, widzicie? No to przecież to jest... Ja nie wiem, co to się dzieje. Teraz go powinienem złapać i mu łeb urwać. O, zobaczcie tego mutka. Cały we krwi. Zwykły też, cały we krwi. Ale zobaczcie, takich bit tu chodzi. Bidy normalnie. O, ten też, pasiaty. Zobaczcie. Chyba pół gołębnika się nad tym gołębiem zlęcało. Nawet młode. Rzeczą we krwi, no to chyba musiały też brać udział w tym skalpie. No ale młode. Jeszcze rozumiem, jakby w jakąś półkę wpadł i by go tam zatukłeś. O, zobaczcie, młody. Tego, o, zobaczcie. Jaki we krwi cały. Kurwa, chciałem złapał to. No zobaczcie tego starego. O. Tego. Aż żółty z przodu. Mówię, no ludzkie pojęcie. Nie dość, że dwa młode się uchowało po dwóch parach. Teraz znowu jakieś trzy jajka. Nie wiadomo skąd te trzy jajka. Co zniosło trzecie? Nie, ja się tam więcej... Chyba się więcej tych blawindrów nachowam. Krótkich. Tamte naprawdę, no. A zdradzę wam tajemnicę. Muszę tu wybrać. Do Chicago 8 gołębi jedzie. Pozdrawiam kolegę. Bardzo. Tych wiedeńskich to ten. W weekend pogadamy, to ja ci tu nawet nagram film. Oj Boże. Ciekawe. Gdy jutra przeżyje, to będzie żył. Jak nie, to no trudno. A i tutaj, no dobra, tych to mi nie jest żal, bo tu jest jeden wiedeński, jak wiecie, były dwa, nie? Spadł z półki, coś mu się stało, siniak. Siniak na brzuchu, aż gula mu się zrobiła. Zabiłem, bo nie mogłem patrzeć na niego. O, te to wszystkie żyją, nie? Tutaj też już słabiej pasą. Co tu je? No nowe jaja się ganiają, o. Ale te to ładne będą. Białe piersi, kapcie też ogromne. No kapcie to takie jak to, nie? Nawet może lepsze, bo to po takich lepszych nawet jest ptakach. Oj, same nieszczęście. Dobra, taki krótki film. Blawindry podłożyłem. Zobaczymy, czy blawinder żyje. Tutaj taka bida była, ale podłożyłem. No, z jajkiem, bo nawet mu się noga trochę wykrzywiała. O, i ten żyje. I ten drugi u srebrniaków też chyba żyje. Też ładny z paskami. Tylko te chyba będą ciemniejsze trochę. Też takie kapciory. Tam moich wiedeńskich to mi nie szkoda, bo mam tyle ich, jak szczury się tu lęgną. No mówię, po niektórych parach to już mam po 8 młody. Po tych miałem, mam jednego po jednym, drugiego po drugim. Mutka. Się cieszyłem. No widzicie. No zobaczymy, czy dożyje. Macie tu kurwa boby jedne. Dobrze, że tu jeszcze się jakoś lęgną, bo to przecież masakra by była. Oregano nie wiem. Czy dobre, czy niedobre. Tu się powylęgało tych młodych.
Tam nie chodzi mi o wiedeński, bo wiedeńskich to mam naprawdę mnóstwo. O, tam się wylęgły. Dwa, tak, zadepcz je. Wiedeńskich mam mnóstwo. Już nie chodzi mi o sztukowo, ale no z innej krwi. By się zmieszało coś. Poparzyło. Tu fajne. To też na takiej lęcie. A drugi na białym ogonku. O. Widzicie? To nie, nie. No i te, co tu były, to podłożyłem pod srebrniaki. Niech pasą. A, i tam jest jeszcze na dole jedno. To też muszę pod srebrniaka, bo tam się jeden srebrniak wylał. O, i tu jeszcze są gnoiki jakieś takie. Co to tu jest w ogóle? Ja nie wiem. Też na lęcie będą takie. Te spadną, nic nie dziobie, tam spadną, widzicie, nawet młode. Kuźwa we krwi. A, spróbujemy tego. Ja to tak, jak coś kupuję, zaraz wam to pokażę, jak to się otwiera. Dobra, otworzyłem, wygląda to tak. Bierzemy palca w ślinę i do buzi. No. Oregano mocniejsze niż to w sklepach spożywczych. Aż mnie... Ale zwykłe oregano tam. Ja to mówię. Jest, bo jest. Napić się piwa z tych nerw, ale gorzkie. Myślałem, że takie jak te olejki będzie, to... taki inny posmak. Zobaczymy jeszcze raz tego. No dramat. Bidy kuźwa chodzą. Takie bidy. O, leży. Ale żyje. Kurwa, aż nie mogę patrzeć. No. Kurwa, bidów tu chodzi tyle. Ja nie wiem. Zobaczcie, tak to. To je samo, chodzi samo w ramce taki. Nie, niepodziewane. Tam na dole żałobne, niepodziewane. Tu dwa wiedeńskie na białych ogonkach podłożyłem, żeby pasły. Będzie pewnie dobrze, bociany to dobrze pasą. Niestety, bociankę zjadł pies. Tu dwa jakieś małe, tu taki żałobny, fajny bez sztąsika na biały ogon. No tak, fajny, fajny żałobny. Aj, mówię wam, koledzy i koleżanki. Dramat. Dobra, no co ja wam tu będę pokazywał? To jeszcze można tu zobaczyć. O, obrączka spadła jakiemuś młodemu. No te będą schodziły też tylko i no czekać, aż zejdą z półki, jeszcze nigdy nie ten, i będą zabite. I te, nie daj Boże mi tego mewka. Mewuncie, jak mi poturbują, to zatukę. No to już będzie kpina. No tutaj tym spadł. O, takie fajne, wylotek na dwa piórka. Dobra. Tutaj wajszpic spadł. Też go wczoraj włożyłem. Ale zobaczcie, jak Żydek. Ale nie oskalpowany. Przeżył. Najedzony, ma się dobrze. Wiedeński. Prawie trup. No dobra, na razie. Zobaczcie, ile tu chodzi tych małych. Wszystko żyje, wiedeński spadł. Nie wiem. Masakra. Tam wajszwance pod spodem, nie wiem, widać może dziób, no. Masakra. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Takie niemiłe. Oj, niemiłe doznania. No narka.